Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Jesteśmy głęboko świadomi, że przyszłość człowieka i ludzkości jest zagrożona, radykalnie zagrożona, pomimo bardzo szlachetnych intencji przez ludzi nauki. Jest zagrożona, ponieważ wspaniałe rezultaty ich badań i odkryć, zwłaszcza w naukach przyrodniczych, są i będą stosowane do celów, które nie mają nic wspólnego z celami nauki, ale są związane z celami zniszczenia i śmierci. To cytat z Jana Pawła II z 1980 roku. Państwo słuchacie audycji Czy masz świadomość? Dzień dobry, Rafał Górski. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Lech Zacher, ekonomista i socjolog, futurolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, ten cytat pojawił się dawno temu, w 1986 roku, w jednej z pana książek Filozofowie o technice. I właśnie w jednym z tekstów, które pan zamieścił w tym zbiorze, pojawił się ten cytat. Co się odmieniło od tamtego czasu? Jak wyglądają dzisiaj te relacje człowiek-technika? O tym chciałbym porozmawiać, ale jak pan sobie przypomina tamten tekst i tamtą wypowiedź Jana Pawła II, papieża, to jakie dzisiaj refleksje pana nachodzą? No, refleksje raczej smutne, bo nic się na lepsze nie zmieniło. Znaczy, Jan Paweł II miał doświadczenie i wojenne, i zimnej wojny, i tak dalej. Także widział, że tak powiem, nędzę ludzkiej egzystencji i widział nakierowanie nauki, gospodarki na cele po prostu mało humanistyczne. W związku z tym ta wypowiedź jest do dzisiaj po prostu aktualna. Jeszcze można powiedzieć, że papież Franciszek dzisiejszy zwiększa tę aktualność przez dodanie elementu globalizacji, troski o wspólny dom, żeby zacytować tytuł encykliki. No i jeszcze można dzisiaj mieć nawet wątpliwości co do intencji, prawda? To nie jest tak, że wszyscy w nauce czy w gospodarce mają jakieś światłe i humanitarne intencje, no bo jednak jest militaryzacja, są wojny, są rewolucje, są różne działania wobec ludzi negatywne. Więc takie odwołanie się do pewnych ideałów jest ciągle potrzebne. Natomiast rzeczywistość, moim zdaniem, jest bardzo brutalna. I o tym będę chciał tutaj w tym kontekście przemian i ewolucji relacji człowiek-technika mówić. No właśnie, jaka jest ta rzeczywistość? Jakie są dzisiaj te relacje? No ja myślę, że to sprawa jest niezwykle złożona i wymaga wiele, że tak powiem, czasu i nowych studiów i nowych refleksji. Mianowicie, jeśli mówimy o relacji człowiek-technika, to trzeba rozszyfrować, co znaczy, co to jest człowiek i co to jest technika. I tu już robi się ta ogromna trudność, z którą nauka nie bardzo sobie daje radę. No, zwłaszcza powiedzmy tu w filozofii, bo pan tutaj nawiązał do tych filozoficznej książki. No, człowiek to jest abstrakcyjne pojęcie, prawda? I po prostu manipulowanie, czy też igranie pojęciami abstrakcyjnymi jest przyjemne i ciekawe.
natomiast może być dosyć dalekie od tej twardej rzeczywistości. Dlatego lepiej może mówić nie człowiek, ale ludzie, bo to już troszkę pokazujemy wtedy, że są jakieś zbiory, prawda? Że są jakieś struktury, a nie coś abstrakcyjnego. I to wiemy, bo jeśli mówimy o ludziach na planecie, prawda, w danym czasie, bo to też jest ważne określenie kiedy, czy w starożytności, czy obecnie, czy w przyszłości, prawda, to nie jest to samo. A tutaj nauki jak gdyby się nie zajmują taką perspektywą, tylko mówią w sposób abstrakcyjny czy ogólnikowy wręcz. Otóż ludzie na planecie obecnie, powiedzmy, czy w przyszłości, no, są zbiorem bardzo zróżnicowanym geograficznie, generacyjnie, prawda, kulturowo, dobrobytowo, rasowo, religijnie i tak dalej, i tak dalej. Także tu, jeśli mówimy o tej relacji, to znaczy relacja których ludzi? Których ludzi, prawda? Już nie mówię, że można byłoby zejść niemal do poziomu jednostkowego, prawda? No to w ogóle wtedy już tutaj nauki się poddają, bo jak nie ma możliwości generalizacji, no to trudno jest formułować jakieś generalne trendy, idee i tak dalej. Także jeśli mówimy właśnie tutaj o ludziach, no to też nie powinno to być zupełnie abstrakcyjne, tylko jakiś punkt odniesienia. Czy mówimy o ludziach dziś, czy o ludziach w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii, prawda, czy w Kongo, czy gdzie indziej jeszcze, prawda, czy w Polsce. Także to jest ważne i czy mówimy o ludziach młodych, czy starych, czy pracujących, czy bezrobotnych. Także tutaj te konteksty i biologiczne, i społeczne, i kulturowe są istotne. W związku z tym takie łatwe jak gdyby sformułowania dotyczące relacji, którą abstrakcyjnie nazywamy człowiek-technika, no, dają rezultaty powierzchowne, bo w zasadzie wszystko można powiedzieć, jeśli nie patrzymy na rzeczywistość w jej, że tak powiem, złożoności. To samo dotyczy, prawda, techniki, bo technika to znaczy technika jaka? Technika w czasach starożytnych, czy technika, że tak powiem, przyszłości, prawda, czy technika obecna. I technika gdzie, prawda, jaka, w jakiej dziedzinie, prawda. To jest zupełnie co innego. Także znowuż tutaj uproszczeniem jest mówienie o właśnie technice przez jakieś duże T, która wszystko, że tak powiem, zawiera. No to jest pewna abstrakcja i ona jest przydatna w nauce. Natomiast gdy chcemy mieć głębsze zrozumienie tych procesów, które zachodzą, ewolucyjnych, rewolucyjnych i tak dalej, no to trzeba jakby pamiętać o tym zróżnicowaniu, o różnych strukturach, różnych po prostu typach techniki, prawda, różnych oddziaływaniach, w sensie skali oddziaływania i efektów oddziaływania. Są one różne, bo technika militarna, technika medyczna to nie jest, co jest oczywiste, to samo, jeśli chodzi o cele i o skutki i tak dalej. Także tutaj też można popatrzeć oczywiście historycznie na technikę jako po prostu następujące, że tak powiem, w czasie rozmaite wynalazki, odkrycia, nowe technologie, prawda, nowe pomysły od, powiedzmy, Leonardo da Vinci na przykład, różne jego modele, aż do zastosowań dzisiejszych związanych z badaniami kosmicznymi na przykład. Także aż do tego, co nazywamy cywilizacją techniczną, to znaczy, gdzie mamy te wszystkie techniki i zbiory różnorodne w różnych miejscach geograficznych, w różnych dziedzinach oraz ludzi też w tych samych rozmaitych, różnorodnych miejscach i przedziałach
Także to jest istotne i dlatego jeśli myślimy, że tak powiem, w sposób taki bardziej konkretny o ludziach, o ludzkości, o technice i o technologiach rozmaitych, no to po prostu widać, że te sprawy są, że tak powiem, złożone. I jakaś tu ewolucja następuje, o czym jeszcze może powiem później. Natomiast są pewne ogólne reguły, czy zasady, czy prawa, jak kto woli. Nie jest to proste, żeby to zdefiniować, ale wynikające z jakichś takich ogólnych zasad praksologii, czy samego, bym powiedział, życia ludzi na planecie. Bo człowiek po prostu, jak wiadomo, musi się odżywiać, musi mieć jakieś schronienie, czyli dach nad głową, prawda? Rozmnaża się, coś tam produkuje, prawda? I to w miarę jak populacja światowa ludzi rośnie dość gwałtownie w ostatnich wiekach, no wymaga coraz większej produkcji właśnie technik dających możliwości zwiększenia konsumpcji po prostu, konsumpcji i opieki, i zdrowia, a także rozwoju, co jest trochę późniejsze i się rozwija jak gdyby wolniej kultury, prawda? Więc jest takie jak gdyby biologiczne bardzo silne uwarunkowanie no, organizmów żywych, nie tylko ludzkich, które się rozmnażają i muszą mieć jakąś tam, że tak powiem, opiekę, bo człowiek jest istotą dosyć delikatną wobec środowiska, no, które jest nie całe, ale jak gdyby silniejsze. Wreszcie warto popatrzeć na to, jakie tutaj cele mogą przyświecać temu takiemu w zasadzie biologicznemu niemal życiu. No po prostu jest kwestia pewnej racjonalności działania, prawda? Trzeba działać jako tako racjonalnie, żeby w ogóle żyć, żeby to życie przedłużać. Czyli jakieś tutaj nakazy praksologicznej działalności są konieczne. No wreszcie jest konkurencja, prawda? Bo ludzie ze sobą czy chcą, czy nie chcą w różnych dziedzinach, w różnych, że tak powiem, ujęciach geograficznych konkurują, wymieniają i tak dalej. No są też po prostu uwarunkowania wynikające z systemów gospodarczych, politycznych, prawda, ideologicznych, światopoglądowych. No i okazuje się niestety, że takim bardzo ważnym celem już tych rozwiniętych struktur ludzkich jest bogacenie się, prawda? Bogacenie się jako cel. To też papież Franciszek krytykował inni tak samo myśliciele współcześni. To, że tak powiem, jak gdyby jest pewna logika działania ludzi, logika związana z bogaceniem się i zyskiem, jeśli patrzymy na to z punktu widzenia gospodarki, przedsiębiorstw i tak dalej. No, czy można inaczej? No to jest pytanie bardzo, bardzo trudne. Czy da się zhumanizować cele ekonomiczne, prawda? Czy te cele biologiczne jakoś uszlachetnić, prawda? No, są idee, są utopie znane historycznie i widać, że praktyka jest bardzo, bardzo trudna, ponieważ także w technice to mamy do czynienia z pewnymi determinizmami, prawda? Jak coś skonstruujemy, wybudujemy czy coś, to jest skłonność do tego, by to po prostu rozbudować, by tego użyć, zwiększyć, prawda, i tak dalej. Czyli
czyli wynika z samej istoty, że tak powiem, techniki takiej. No właśnie. Rozwój. Właśnie tutaj. To jest postęp. No właśnie, bo tutaj, panie profesorze, tak mi przypominają się słowa Stanisława Lema, który powtarzał to co jakiś czas, że technologia jest zmienną, niezależną cywilizacji. No tak, to w zasadzie można się z tym zgodzić, z tym, że trochę się zmieniło od czasów sumy technologii lemowskiej, wspaniałej zresztą, ponieważ również trzeba patrzeć na tą drugą stronę, nie tylko techniczną, ale i społeczną, prawda? I że w gruncie rzeczy mamy dzisiaj do czynienia w krajach rozwiniętych oczywiście, to nie jest, znowuż tutaj zaznaczam, wszędzie jednakowo, ale w krajach rozwiniętych z połączeniem, prawda, ze ścisłą relacją między techniką a społeczeństwem mamy do czynienia z technospołeczeństwem, z technospołecznościami, prawda? To widać bardzo dobrze w internecie, prawda? Gdzie ta relacja jest jeszcze silniejsza niż gdziekolwiek indziej. Także ta jest czasem w historii jest symetria, a czasem jest asymetryczność. Czasem się przechyla, tak jak było może pierwotnie, na korzyść, czy ta siła jest po stronie człowieka i jego, powiedzmy, umysłowej wynalazczości, jego, że tak powiem, rąk, nóg, mięśni, a czasem, jak to jest coraz lepiej widoczne w krajach czołówki, jest ta siła większa po stronie techniki. A może pan podać jakieś przykłady właśnie na tą dysproporcję dzisiaj? Tak, oczywiście o tym chcę mówić. Mianowicie mamy cywilizacja, znaczy rozwijała się w ten sposób, jeśli chodzi o technikę i jej skutki społeczne, od tych prostych, powiedzmy, narzędzi. Pierwszy kawałek, w cudzysłowie, techniki, to mógł być krzemień, to mogła być jakaś gałąź jako narzędzie. No ale potem po wielu wiekach mamy do czynienia już z budowlami, z różnymi rodzajami broni, maszyn oblężniczych, muszkietów, prawda, i tak dalej. I wreszcie przemysł, czyli rewolucja przemysłowa XVIII wieku, która zmieniła również społeczeństwo, prawda, bo się społeczeństwo zmieniło. Nastąpiło wyzwolenie od tych kajdanów, że tak powiem, feudalnych. No i społeczeństwo stało się społeczeństwem przemysłowym, prawda? Ale to nie koniec, tylko jeszcze bym powiedział nowy napęd dla techniki, czy dla technik, rozmaitych technik, prawda? Napęd, który John Desmond Bernal nazwał w końcu lat 30. rewolucją naukowo-techniczną. To potem było dyskutowane w rozmaitych kontrowersjach już między wschodem a zachodem. Ale ta rewolucja jest dzisiaj i ją widzimy i w nauce, i w technice. I jej ważną cechą jest informacyjność, to znaczy ten sektor informacyjny, który się zaczął, że tak powiem, rozmrażać, prawda, i przechodzić na wszystkie niemal działy i aktywności ludzkie, i dlatego mówimy dzisiaj o społeczeństwie informacyjnym, prawda, informacyjnym, usieciowionym, prawda, cyberspołeczeństwie, e-społeczeństwie i tak dalej. To są te nazwy, które po prostu pokazują tą ogromną zmianę techniki, prawda. Mówię o zmianie, bo boję się używać słowa postęp, które się łączy z pewnymi ewaluacjami, prawda, pozytywnymi. Tu nie wszystko jest pozytywne, prawda, jak wiemy, ale niewątpliwie mamy, że technika informacyjna, mówiąc szeroko, jest w dzisiejszej rozwiniętej cywilizacji, bo to też nie wszędzie przecież, jest tą istotną oznaką nowego etapu
cywilizacji technicznej, która się w gruncie rzeczy rozwija od tego krzemienia i od tej gałęzi jako pierwotnego narzędzia, tak jakby było naturalnego jeszcze. No i teraz jest przewaga, że tak powiem, siły czy sprawczości, no trochę się, że tak powiem, zmienia. Już nie człowiek, który po prostu sam, że tak powiem, dominuje, ale po prostu mamy narzędzia, które jak gdyby alienują się, prawda? Jest, no, komputer, prawda, jest takim dobrym przykładem. Ale mamy smartfonizację, prawda, która jest czymś, czego nie przewidzieliśmy w gruncie rzeczy, bo jest taką komputeryzacją, że tak powiem, indywidualną, prawda, że mamy komputer w kieszeni, prawda. Również mamy internet, czyli nową przestrzeń społeczną, prawda? Jak tam nazywać te relacje, prawda? Mamy inteligencję sztuczną, prawda? Mamy robotyzację, prawda? Cyborgizację, automatyzację, algorytmizację, prawda? I tak dalej. I umaszynowienie coraz większe. W związku z tym możemy mówić o cywilizacji, prawdopodobnie, prawda, w przyszłości o cywilizacji maszyn być może, prawda, no, posiadając te idee lemowskie, prawda. Także już nie tylko o cyborgach, nie tylko o robotach i algorytmach, które już rządzą, że tak powiem, światem i ludźmi, o że tak powiem, również usztucznieniu człowieka i usztucznieniu stosunków międzyludzkich, międzyspołecznych, to jest, wygląda to na trend. I byłoby to takie zamknięcie tej cywilizacji technicznej od tego prostych różnych narzędzi człowieka pierwotnego do dzisiejszych maszyn cyfrowych, do telekomunikacji, do cyborgizacji i do nowej przestrzeni, którą jest cyberprzestrzeń. I do, w zasadzie, co niektórzy wieszczą ze zgrozą pewną, do końca cywilizacji ludzkiej, prawda? Także ja nie mówię, że tak musi być, że tak będzie, ale w tym kierunku idzie. Czy ludzie potrafią zatrzymać taki trend, zmienić go, ulepszyć, prawda, dać inny, czy on sam w jakiś sposób będzie ewoluował, nie wiadomo w którą stronę, to nie wiemy tego i to jest trudne do przewidzenia, ponieważ nie jest tak, że nauka, technika i społeczeństwo w sposób całkowicie racjonalny funkcjonują, prawda, idą w racjonalnym kierunku, także wszystko jest przed nami, stąd są rozmaite obawy, czy my w tej ewolucji, w takiej nawale po prostu rozwojowej potrafimy wyodrębnić elementy postępu i go zhumanizować jakoś, no tak by wszyscy dobrzy ludzie chcieli, prawda? Natomiast nie jest tak, że wszyscy mają takie faktyczne zamiary, bo i nauka, i technika rozwijają się też w sposób taki, no nie tyle ślepy, co trudny do przewidzenia, niejednoznaczny, prawda? Są tam rzeczy dobre i są rzeczy złe, albo takie, co są ambiwalentne, czyli i takie i dobre, i złe jednocześnie, choć niekoniecznie w tym samym czasie. Tu jest wielka oczywiście przestrzeń do działalności obywateli, do działalności już nie tylko jako ludzie, jako konsumenci, prawda, ale jako obywatele, którzy wywierają wpływ na otoczenie i na przemiany społeczne, na rządy i na polityki. Bo są polityki dotyczące nauki, dotyczące techniki, dotyczące gospodarki
I tutaj tylko obywatele powinni być władni w tym określaniu, czego chcą, jakiej techniki chcą, żeby ją przyspieszyć. Na przykład mamy teraz do czynienia z pandemią i przyspieszono, prawda, w sposób celowy i jak widać dosyć skuteczny w krajach, że tak powiem, rozwiniętych naukowo, badania dotyczące przygotowania szczepionki na koronawirusa, prawda. Także można to zrobić, prawda? Nie tylko można budować, że tak powiem, samoloty myśliwskie czy czołgi, ale i zrobić takie po prostu i to w sposób dosyć szybki badania przydatne dla ludzi, dla ich, że tak powiem, utrzymania przy życiu i w zdrowiu. Są wielkie problemy, które właśnie nawiązać można do papieża Franciszka, związane z biedą, z nędzą, z analfabetyzmem, ze środowiskiem, które jest bardzo trudne do opanowania przez człowieka, ponieważ jest jakby niezależne, prawda? Klimat my wpływamy, ale nie potrafimy manipulować w sposób taki prosty, prawda? Że coś zmieniamy albo coś zahamujemy, albo coś przyspieszymy. Zmienić negatywnie, w sensie, co widać w wymieraniu gatunków na przykład, w pogarszaniu się klimatu, powietrza i tak dalej, to jest łatwo. Natomiast co z tym zrobić dalej, jak się przed tym bronić, czy się uda w ogóle, to nie wiemy. W każdym razie te działania nasze nie powinny być ślepe, i powinny być kontrolowane na bazie danych empirycznych, na bazie nauki. No, wiemy, że to nie jest łatwe. Na bazie racjonalności, na bazie również poszanowania rozmaitych wartości, tych wartości humanistycznych, które często deklarujemy tylko, a w działalności faktycznej no, nie bardzo są one przestrzegane. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No właśnie, a pana, bo pan obserwuje tą rzeczywistą, tą te relacje człowiek-technika już od ponad 50 lat. I pan jakby oczywiście jest ta warstwa naukowa, która panu podpowiada pewne refleksje czy rozwiązania, ale też intuicja taka osoby już doświadczonej, która widziała już i poddała refleksji różne kwestie przez lata, przez dekady. To co panu intuicja, czy to doświadczenie naukowe dzisiaj podpowiada? Czy ta zmiana, zastopowanie tego ślepego postępu jest możliwe? No, to bardzo trudne pytanie. Sądzę, że nie ma tu łatwej odpowiedzi, czy w ogóle jakakolwiek odpowiedź. Bo jak powiedziałem, nie wszystko możemy nazwać postępem. Bo postęp to jest ewaluacja, znaczy pozytywna, prawda? Coś jest postępem, ponieważ przyczynia się do jakiegoś pozytywnego celu. Natomiast rozwój to jest co innego, bo rozwija się na przykład choroba, prawda, czy rak, czy coś takiego. To niekoniecznie jest pozytywne. Czy po prostu potrafimy się uczyć po prostu, bo wiedza w gruncie rzeczy się nieźle rozwija, mimo tych rozmaitych ograniczeń, ale jednocześnie rozwija się jej opozycja, czyli niewiedza, prawda? Coraz więcej jest publikacji, doniesień o głupocie, o rozwoju głupoty, prawda? No, i to nawet wiedza, ani nawet doświadczenie praktyczne nie pomaga. No, weźmy płaskoziemców, prawda? Którzy nie wierzą, czy nie chcą wiedzieć, że Ziemia jest okrągła, mimo że są zdjęcia z kosmosu. No, to nie pomaga. Czyli irracjonalność, głupota oraz po prostu
różne interesy nieładne, prawda? Bo są biznesy dzisiaj, te wielkie koncerny i tak dalej mogą no, manipulować w dużej mierze naszymi nie tylko potrzebami, ale po prostu naszymi pragnieniami, prawda? Marketing jest bardzo rozwinięty, no niesłychanie rozwinięty przez psychologię. Również marketing polityczny, prawda? Tu jest człowiek jest w obliczu, czy jest z tymi, to też pisał kiedyś Lem, bomba informacyjna, prawda? Mamy mnóstwo informacji, także sprzecznych, nie możemy tych informacji weryfikować. No teoretycznie niby możemy, ale to nie jest tak, że każde zdanie, każdą etykietę możemy, że tak powiem, w sposób naukowy badać, czy to jest prawdziwe, czy nie. Wiemy, że jest dużo tych fake newsów, prawda, postprawdy i tak dalej. Także moja intuicja jest dosyć smutna, że ja nie widzę takich sił, może młodzież, czy dzieci obecne, ale to będą już tak zwani tubylcy cyfrowi, prawda? Czyli ci, co są urodzeni i wychowani już w świecie cyfrowym. Jak się zachowają, dokładnie nie wiemy, natomiast wiemy, jakie są negatywne sfery, prawda, w internecie, prawda, i możliwości negatywnych działań, prawda? No jest cały darknet, prawda, czyli to od razu z góry wiadomo, że to nie jest tylko do tych czystych interesów, ale i do tych ciemnych interesów. Wiemy, jaki jest hejt, prawda, i świat nie może sobie poradzić z hejtem w ogóle internetowym. We wszystkich krajach tak jest, prawda? Nie mówiąc o inwigilacji, o nadzorowaniu, że tak powiem, społeczeństw i obywateli, prawda, przez różne reżimy niedemokratyczne. Więc sama nauka w sensie badań nie wystarczy, prawda? Tu potrzeba jest jakiejś woli, jakichś ideałów i jakiegoś działania społecznego, obywatelskiego, prawda? No, w tym jest nadzieja, bo tak to nie jest tak, żeby te trendy, o których mówię, techniczne i społeczne są wolne i ta kapitał kulturowy narasta bardzo wolno, dużo wolniej niż technika. Technika się rozwija rewolucyjnie, gwałtownie. Natomiast my czasem się tylko dostosujemy do niej. Natomiast mamy trudności w jej jakimś, ja wiem, sterowaniu, mówiąc ogólnie, prawda? Delikatnie, bo to nie jest tak, jak wiadomo, pełna możliwość. To jest też właśnie, co pisał Lenin nie tylko, jest pewna niezależność, prawda? Te światy techniki społeczny świat są niezależne, no i relacja jest w związku z tym trudna, raz jeden przeważa raz drugi i jego, że tak powiem, relacje z tym drugim są nacechowane albo większą siłą, albo mniejszą siłą. No to nie widzę tego wyrównania. No, chciałbym, żeby tak było, ale nie bardzo widać i myślę, że może się przestraszymy po prostu, co już się przestraszyliśmy kwestii klimatycznych, kataklizmów, które dzisiaj widzimy, które kosztują ogromne pieniądze, które mogą przynieść ogromne straty. Także może się nauczymy z tej po prostu lekcji, jaką dała nam, że tak powiem, przyroda, bardzo mocno eksploatowana przez ludzi. I również może się nauczymy, że ważna jest wiedza, prawda? W związku z tym ważna jest nauka, wychowanie po prostu, szkoła. Tam, gdzie się kształtuje dobre myślenie, prawda? Bo dobre myślenie jest ważne i oparcie na empirii, nie na po prostu jakichś po prostu ideologiach, prawda? Jakichś utopijnych nadziejach na propagandzie, ale na po prostu rzetelnej wiedzy empirycznie.
badany i stosowany. No właśnie, tu panie profesorze na chwilę zatrzymam, bo a propos szkoły, to ja mam z kolei takie refleksje, że to, co mówił Neil Postman, nawoływał do tego, żeby była edukacja technologiczna, żeby mówić młodzieży, dzieciom, jak nie być wykorzystywanym przez technologię. I obserwując polską szkołę, no niestety odnoszę wrażenie, że uczy się kompetencji cyfrowych, ale te kompetencje cyfrowe dotyczą w uproszczeniu, jak obsługiwać te ekrany, a nie jak przestać być od nich uzależnionym. Tak, oczywiście, to ma pan rację całkowicie, że tak to jest, no tak jest po prostu łatwiej, prawda, i prościej, a poza tym kto niby ma uczyć w taki sposób po prostu perspektywiczny, uzasadniony, prawda. To znaczy ciągle jest tak, to nawet właśnie media podsycają i politycy, że chcemy być optymistyczni, prawda, przyszłość będzie lepsza, że my to potrafimy zrobić, natomiast nie mówi się jak, prawda, i że to trzeba zacząć już w tych umysłach, że tak powiem, dziecięcych, ku temu zmierzać. To jest trudne, ponieważ sami nauczyciele, czy media, inne politycy, no nie są dziećmi, prawda, czyli mają inną świadomość, inne doświadczenia stare, prawda, bo teraz się powstaje jakby w trybie przyspieszonym społeczeństwo informacyjne, ale takie właśnie, jak pan słusznie zauważył, że górują takie zdolności praktyczne, które się uczy, prawda, jak obsługiwać komputer, internet, smartfon i tak dalej, jak konstruować proste roboty czy coś. Natomiast brak jest refleksji. No ale żeby była refleksja, to po prostu muszą być ludzie, którzy taką refleksję są w stanie podjąć. Muszą być odpowiednie programy. Musi być również autorytet nauki, prawda, odpowiedni. I wreszcie zachęty, prawda, muszą być, to musi być również finansowane, prawda, bo ciągle nam brakuje badań dotyczących przyszłości, to znaczy dotyczących tego, jaka przyszłość może być, jakie są zagrożenia, jakie są niepewności, prawda, no tymczasem bądź opatruje się utopiami katastroficznymi, z których niewiele wynika, oprócz przestraszenia, prawda, bądź też optymistycznymi, takimi różnymi propagandowymi osiągnięciami po prostu. I to robi zarówno biznes, który chce sprzedać, bo jest marketyzacja, prawda, techniki, czyli wszystko jest na sprzedaż. I to robią politycy, no, którzy chcą pokazać, że potrafią znaleźć się w tym nowym świecie. Natomiast jak uczyć tego w szkole, jest bardzo trudno powiedzieć dzisiaj. Natomiast na pewno musi być więcej różnorodności, więcej kreatywności i po prostu i refleksji, dyskusji, prawda, sporów. No i po prostu empirii, żeby to wszystko się opierało na faktach, na rzeczywistości, a nie na wyobrażeniach, czy też na jakimś takim urzędowym optymizmie, prawda, że wszystko będzie dobrze. Nie będzie dobrze, jeśli po prostu nie będziemy skutecznie pilnować, żeby nie negatywne zjawiska, żeby nie pojawiały się, czy też żeby były szybko likwidowane, czy też były przynajmniej zmniejszane, prawda? No właśnie, tutaj wrócę na chwilę do tego, co pan powiedział o przestrzeni do działalności obywatelskiej, o jakichś formach kontroli tego,
tego postępu czy rozwoju. Ja mam takie trochę wrażenie, obserwując rzeczywistość wokół, że właściwie takich dyskusji o kluczowych innowacjach, zmianach technologicznych właściwie nie ma. Bardzo mocno koncentrujemy się w debacie publicznej, politycznej na temat tego, czy taka czy inna ustawa ma być wprowadzona, czy jak ma być znowelizowana, jak ma być zmieniona, i o tym trwają gorące dyskusje, czy na Twitterze, w mediach społecznościowych, czy dyskutują o tym politycy, decydenci, dziennikarze. Natomiast na temat zmian, które jakby wprowadza technika, technologia, trochę jak ta zmienna, niezależna cywilizacji, w ogóle właściwie nie ma debaty. Tak, no to mamy tam lędu jeden, pole nie bardzo podnoszono te tematy, bądź szło w kierunku fantazji, prawda? Lęd był bardziej, że tak powiem, empiryczny, jako lekarz z wykształcenia i obserwator, że tak powiem, sceny światowej, politycznej i gospodarczej. No, co ciekawe, że te dyskusje, które pan by uważał za dobre, no wybuchły już dawno, prawda? Bo w latach 60., 70. najbardziej. No właśnie. Ja, że tak powiem, no, wtedy, że tak powiem, funkcjonowałem również międzynarodowo, gdzie było sporo ludzi o wielkich umysłach, prawda? Którzy po prostu potrafili podjąć takie wyzwania, bo to proszę zauważyć, że również w systemie takim stypendialno-grantowym jest po prostu polityka takich badań, które się jakoś łatwo zakończą, które są określone, które są szybkie, które nie wymagają największych jakichś nakładów czy czasu, bo wiele rzeczy wymaga po prostu czasu. Więc to jest ten problem, że nie ma takich umysłów, jak na przykład grupował w latach 70. jeszcze Klub Rzymski, prawda, po raporcie z początku lat 70., prawda, dotyczący globalizacji, gdzie rozwinęła się bardzo ciekawa dyskusja, ale jednocześnie nastąpił atak ze strony również środowiska akademickiego na tych ludzi, którzy się ośmielili mówić o przyszłości, kiedy przyszłości nie ma, jakby powiedział filozof, prawda, neopozytywizmu. Ale przyszłość może być, można mu odpowiedzieć, i możemy próbować stworzyć rozmaite scenariusze, jakie mogą się zdarzyć, prawda? I tak jak na treningu piłkarskim, te scenariusze, tak samo jak te piłkarskie różne kopnięcia, mogą być bardzo rzadkie w praktyce czy coś, ale mogą się zdarzyć. I wtedy jesteśmy przygotowani, jesteśmy wyćwiczeni, prawda? I tu chodzi również o to, żeby decydenci rozmaitych szczebli, prawda? Również od tych decydentów na poziomie indywidualnym, na poziomie rodziny, prawda? Bo tutaj pan mówił, że przecież również dzieci są uczone może w przeważającej mierze przez rodzinę, przez otoczenie, przez tak zwane podwórko, prawda? Przez książki, jakie czytają, czy telewizję, jaką oglądają. Co się teraz przesuwa w stronę internetu, ale nie tylko. Ale nie tylko. Więc w tym kierunku powinno się, że tak powiem, iść, żeby pokazywać, żeby dyskutować. Proszę zauważyć, że sprawy ekologiczne, klimatyczne, jakie wzburzenie powodują, prawda? Jak wszyscy chcą niszczyć planetę nagle, prawda? I jeszcze się powołują na, tak powiem, różne święte księgi i tak dalej. Skąd jest taka zawziętość, prawda? Żeby niszczyć, żeby nie oszczędzać, żeby po prostu nie przejmować się, prawda? Także to są elementy również psychologiczne, wynikające z tego, że zarówno głupota, jak i po prostu przeszłość jest silna, a przeszłość była niestety
nie najbardziej, że tak powiem, rozwinięta i refleksyjna, a w sensie intelektualnym, prawda? To jest po oświeceniu to niewiele, że tak powiem, zostało. Więc jest tutaj wielkie znaczenie również dla ruchów społecznych, dla instytucji społecznych, dla społeczeństwa obywatelskiego, który jest w niewielu krajach, jedynie trochę zaawansowany, bo ciągle jeszcze mamy te, prawda, przeżytki społeczeństwa postfeudalnego, prawda, gdzie po prostu nie było takich, że tak powiem, idei współrządzenia, współgospodarowania, patrzenia na przyszłe generacje, mówienia o tym, jak powinno się etycznie zachowywać, prawda, nie tylko na uczelniach wyższych, w katedrach etyki, ale w życiu, ale w administracji, w polityce, między społecznościami, społeczeństwami różnych krajów. Czyli kwestia globalizacji też, prawda, którą nie zahamujemy, nie zatrzymamy, prawda. Problem powstanie, jak zhumanizować te wielkie giganty technologiczne, ile w ogóle możliwe, prawda? Czyli jak oddziaływać na tą gafę, prawda? Czyli Google, Amazon, Facebook, Apple, prawda? Jak tutaj zrobić? To się okazuje, że nagle te jednostki, takie jak te osoby, które te firmy prowadzą i które wytwarzają innowacje, czy Elon Musk, czy inni, czy też politycy różni ważni, jak potrafią zmieniać różne dziedziny, a nie tylko procesy jakieś społeczne, ale po prostu jednostki. Te jednostki potrzebne są też dzisiaj, a ich nie ma, prawda? W tych sprawach, o których mówimy, to nie ma takich ludzi jak Aurelio Peccei, założyciel Klubu Rzymskiego, prawda? Jak Kenneth Boulding, jak Erwin Laszlo, no funkcjonuje jeszcze, ale już nie z taką energią, prawda, jak kiedyś. Nie ma takich jak Alvin Toffler, który z kolei pokazał wspaniałą wyobraźnię. Nie wszystko to, co pisał, się stało, czy też jest możliwe, ale pokazał wyobraźnię, brak wyobraźni. Na brak wyobraźni, brak spojrzenia do przodu, bo tylko gdy patrzymy do przodu, to widzimy zagrożenia, prawda? Zastosowań, że tak powiem, bieżących techniki, no nie widać tych zagrożeń. To tak jak z lekarstwem, prawda? Po jednym dniu zażywane nic nie ma. Różnicy przeważnie. Trzeba na dłuższą metę próbować. Także tu również potrzeba polityków dalekowidzących. Po prostu też ich tutaj trudno spotkać obecnie. Więc proces jest bardzo złożony i taki zapętlony. Kto tu może się przebijać? Ja myślę, że właśnie to społeczeństwo obywatelskie, którego prawie nigdzie nie ma, ale media są bardzo ważne, bo wiemy, że media kształtują bardzo skutecznie, prawda, ludzkie poglądy i ludzkie zachowania. No, także media powinny być tutaj nie tylko wolne, ale i świadome zagrożeń, świadome swojej roli takiej edukacyjnej, prawda? Nie politycznej, prawda, bo idą w stronę polityzacji, ale edukacyjnej, prawda? Pokazywania właśnie tej złożoności, niepewności, niejednoznaczności, pokazywania możliwości negatywnych, prawda, i tak dalej. No, powstało w latach 70. No, w Stanach Zjednoczonych Biuro Wartościowania Techniki przy Kongresie, Office of Technology Assessment, który funkcjonował, aż tam republikański kongres nie rozwiązał w 95 chyba roku, ale funkcjonowało jako takie biuro złożone z ekspertów, z urzędników, którzy po prostu pytania formułowali
dotyczące różnych dziedzin, na przykład telekomunikacji, na przykład wody i tak dalej. Wspaniałe po prostu materiały były produkowane, były nawet rozsyłane, przynajmniej przez początkowo, za darmo, prawda, z czego ja korzystałem, do różnych instytucji, zarówno edukacyjnych, jak i do politycznych. Chodziło w tych ewaluacjach, robionych w sposób no, najlepszy, tak powiem, z możliwych na świecie, bo uczeni wielkiej rangi, rektorzy uniwersytetów amerykańskich na przykład, nobliści, specjaliści, którzy po prostu pokazywali, jak ewaluować, jak układać kryteria, jak rankingować te kryteria. I po prostu ważnym elementem tego procesu, bo to były procesy całe te ewaluacyjne, był udział, była informacja i udział publiczności, czyli po prostu obywateli. Obywatele byli istotnym czynnikiem, który oddziaływał na te ewaluacje, pokazując, czego ludzie się boją, czego ludzie chcą. Także no niestety w innych krajach, no w Europie jest chyba najlepiej działające TAB przy Bundestagu, to jest Technologia Precent Biuro, czyli też biuro wartościowania techniki, prawda, gdzie robi dla prawodawców, czyli dla Bundestagu, ewaluację zastosowania nowych technologii, prawda, związanych na przykład z mikroelektroniką, związanych z motoryzacją, z budownictwem, z lekami, z różnymi rzeczami, także można to robić i można to społeczeństwo wdrażać ten proces, prawda, żeby był on procesem wspólnym. Idee właśnie w latach 70. było ich dużo. Ta idea społecznej relewantności techniki, prawda, techniki społecznej, prawda? Była cała koncepcja Schumachera techniki dostosowanej, prawda, co dotyczyła głównie krajów mniej rozwiniętych, ale nie tylko, ale przecież wiemy, że kraje mniej rozwinięte to jest, że tak powiem, więcej niż pół świata, czyli też to jest istotne, jakie cele stawiamy, prawda, przed techniką i przed relacją człowiek-technik. No właśnie, tutaj spytam na koniec. Jest pan wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Co to za towarzystwo i czym ono się zajmuje? No to właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że jestem twórcą z profesorem Kiepasem, Andrzejem Kiepasem i z profesorem Janem Kamierczakiem. Żeśmy wymyślili, że tak, że w Polsce też powinno przynajmniej powstać, jeśli nie możemy stworzyć instytutu, prawda, czy jakiegoś wielkiego programu, no przynajmniej stowarzyszenie, które stowarzysza ludzi nauki głównie, którzy zajmują się w jakimś aspekcie techniką, prawda, czy skutkami techniki. No i kilkadziesiąt osób się znalazło i po prostu organizujemy konferencję, już chyba nie 3 lata to trwa. No więc i próbujemy również te idee, o których mówimy tutaj, dyskutować, no i wdrażać chociażby w naszych programach edukacyjnych, prawda? Bo tu większość członków to są po prostu pracownicy uniwersytetów, pracownicy nauki, gdzie te idee dyskutowane przez nas i upowszechniane w jakiejś mierze są wdrażane do, że tak powiem, umysłów studentów i przynajmniej ich uczulają na problemy związane właśnie ze skutkami techniki, bo jedna sprawa to jest sam rozwój techniki i to robią technicy, inżynierowie, prawda, profesorowie nauk technicznych. A druga sprawa to są użytkownicy, czyli my wszyscy, konsumenci, prawda, którzy po prostu technikę chcąc, nie chcąc stosują w życiu codziennym. Nieraz, może nawet notorycznie, nie wiedzą,
o jakichś negatywnych możliwych skutkach czy coś. No właśnie wymieniłem niektóre. Internet, który jest fantastycznym wynalazkiem w ogóle, być może największym w ogóle w historii ludzkości, daje tak ogromne pole do popisu, ale do popisu zarówno dobrych rzeczy, jak i rzeczy złych. Prawda? Ta ambiwalentność techniki jest też podstawą w myśleniu o technice. Technika nie jest neutralna, prawda? Nie jest tylko dobra, czy tylko zła, ale jest ambiwalentna i tutaj wymaga wielkiej, że tak powiem, sztuki i umiejętności oraz wiedzy, żeby po prostu minimalizować złe rzeczy, czy wykluczać, eliminować, a maksymalizować to, co jest wartościowe. I w tym miejscu, panie profesorze, ja bym postawił kropkę, bo to bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Myślę, że od części z tych wątków jeszcze wrócimy, do części wątków, o których dzisiaj pan poruszył, wrócimy w przyszłych audycjach. Myślę, że ta kwestia o przyszłości w szczególności warta jest rozmowy. Dzisiaj państwa i moim gościem w audycji Czy masz świadomość był profesor Lech Zacher, ekonomista, socjolog i futurolog. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu Instytut Spraw Obywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!